Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa. Mamy trochę dzisiaj niezwykłą obsadę, ale też były niezwykłe, wzruszające uroczystości i wymagają niezwykłych ludzi. Jednym z tych niezwykłych ludzi jest Jan Pietrzak. Nie wiem w zasadzie, jak Jana Pietrzaka przedstawiać. Po prostu Jan Pietrzak i wszystko wystarczy. Jasne. Jak z tymi ulotkami w stanie wojennym, co nie były zadrukowane, wszystko było jasne. Tak. Słynny dowcip Jana Pietrzaka. Andrzej Kołodziej, sygnatariusz porozumień sierpniowych, działacz pierwszej Solidarności i Solidarności Walczącej. Witamy serdecznie. Witam. No i stały tutaj gość Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, ale też pierwszy NZS, skoro jesteśmy w tym nastroju. I kiedyś wspierał nas w podziemiu, jak drukowaliśmy bibułę jako nastolatki, co pamięta się długo. Zaczniemy może od rzeczy bieżących, czyli tego, co działo się w Warszawie i wokół reprywatyzacji w Warszawie. Trochę tutaj na życzenie Jana Pietrzaka, porozmawiamy o sędziach, a zobaczmy najpierw, co się działo w samej Warszawie. Chciałabym Państwa poinformować. To była wyjątkowo burzliwa sesja. Nerwów na wodzy nie udało się utrzymać ani prezydent miasta Hannie Gronkiewicz-Walc, ani jej oponentom. Matką wszystkich afer związanych z reprywatyzacją są okoliczności zwrotu kamienicy przy Nowakowskiego 16. To wtedy dyrektor Bajko i jego współpracownicy zdobyli zaufanie pani prezydent. Przez lata miała pani do tego urzędnika totalne zaufanie, bo oddał pani rodzinie ogromną przysługę. Nie zauważył dokumentu z 1948 roku. Dokumentu, czyli wyroku sądu PRL-u, który unieważniał akt notarialny nabycia kamienicy przez wujka pani męża. Dobrze pan wie, że w 2003 roku nie było mnie ani mojego męża w Polsce i że sprawy spadkowe nie po wujku, jak pan ciągle pisze, tylko po ciotce, prowadził adwokat wtedy, kiedy byliśmy za granicą. Także nie uda się panu wrobić mnie w te działania. Na sesji pojawiła się ponad setka mieszkańców stolicy, często bezpośrednio poszkodowanych w wyniku reprywatyzacji. Nie wszystkim udało się dostać na salę. Zaproponowałem, żeby państwo otworzyli tą barierkę i pozwolili nam usiąść między tymi stołami. Bo sytuacja jest dość symboliczna. My się tłoczymy, oni siedzą w luksusie. Tak nie może być. Najgłośniej skandowanym hasłem było to dotyczące natychmiastowej dymisji Gronkiewicz-Walc. Wyrzucanie ludzi z mieszkań jest skandalem, jest rzeczą okrutną, jest rzeczą nieludzką. Pani prezydent, tak jak powiedziałam, powinna z godnością podać się do dymisji. Prezydent Warszawy chciała doprowadzić do powołania komisji w Radzie Miasta, która miałaby prześwietlić proces reprywatyzacji w stolicy. Wniosek przepadł. Przeciw powołaniu komisji był Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Nie wplątujcie nas w to wszystko. Nie chciejcie tego, żebyśmy my byli w komisji, która jest fasadowa, która jest zupełną bzdurą. Stara biurokratyczna zasada polega na tym, że jak się czegoś nie chce wyjaśnić albo sprawy nie chce załatwić, to się powołuje co? Komisję, która oczywiście niczego nie załatwi, niczego nie wyjaśni. Warszawscy radni Platformy Obywatelskiej, podobnie jak liderzy partii, stoją murem za prezydent Gronkiewicz-Walc. W 2014 pan radny o tym mówił. Warszawiacy wybrali. Wybrali panią prezydent. Dziś Platforma Obywatelska złożyła projekt ustawy reprywatyzacyjnej. To jest projekt, który w sposób całościowy i kompleksowy i ostateczny rozwiąże problem reprywatyzacji w Warszawie gruntów nieruchomości warszawskich. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin mówi, że projekt PO ma odwrócić uwagę od tego, że w Warszawie łamano prawo. Nawet gdyby ustawa, taka ustawa, jaką dzisiaj zaproponowano, obowiązywała, nie ustrzeże ona przed łamaniem prawa, przed niedostrzeganiem oczywistych faktów czy dokumentów przez warszawskich urzędników. A tak było w tym przypadku. Zwrócono działkę, za którą wcześniej już wypłacone było odszkodowanie. W sprawie reprywatyzacji w Warszawie trwa postępowanie prokuratury. Odrębne śledztwo prowadzi też
Centralne Biuro Antykorupcyjne. W tej sprawie prezydent stolicy stara się przedstawić jako ofiara. Pani prezydent oczywiście, mam wrażenie, obserwując jej działania, bardziej realizuje swoje prawo do obrony jako już potencjalny oskarżony przeciwko któremu, no nie przeciwko, ale potencjalnie przeciwko pani prezydent mogą się toczyć po prostu postępowania karne i tak należy tłumaczyć jej postępowania. Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika. Się zastanawiam, dlaczego ta afera dopiero teraz wybuchła, no bo to są rzeczy, które trwały kilka lat. Myśmy trochę o tym pisali przez ostatnie lata, również o tam wątpliwościach dotyczących Julii Pitery, dotyczących pani Walc, czy rodziny Walców, czy skala tego, to, że to jest 160 milionów na przykład na jednej działce, czy to, że w ogóle ktokolwiek się tym zaczął przejmować, spowodowało takie duże boom, bo to, co widzimy, to jest rzeczywiście duże boom, który może zatopić Platformę Obywatelską. Masa krytyczna nastąpiła. W pewnym momencie jednak okazało się, że dalsze bronienie przez zaprzyjaźnione media, że tak to użyję, wiceprzewodniczącej Platformy, która jest jednocześnie prezydentem stolicy, odbierze już całkowicie wiarygodność nawet w oczach twardego elektoratu antypisowskiego. I myślę, że dlatego uznano, że no, po prostu można wolno pisać, wolno głośno mówić. Ale jak tam wolno? Przecież ja oglądałem TVN, to ja miałbym kłopot, żeby taki ostry program zrobić w Republice. Byłem doszedł do wniosku, że to nieetyczne tak się kopać leżącym. Natomiast zwracam uwagę, skoro pan powiedział, panie doktorze, o tej działce wartej 160 milionów złotych, no to, że ona jest tyle warta, to nie jest decyzja, uwaga, urzędników, a nad którymi miała kontroli pani wiceprzewodnicząca Platformy, prezydent stolicy, ale to była decyzja Rady Warszawy o zmianie planu gospodarowania przestrzennego i ta wartość tej działki poszybowała w górę. Więc to nie jest tak, że tutaj jacyś tam urzędnicy z kosmosu wzięci. Czyli co, cała Rada Warszawy jeszcze pomogła w tym przywale? Absolutnie tak, absolutnie tak. Decyzja o zmianie, podkreślam, zagospodarowania planu przestrzennego spowodowała, że ta cena bardzo mocno podskoczyła w górę. Ale tutaj grzechy zaniechania Platformy są olbrzymie. Statystyka 26 lat, kiedy Warszawa ma samorząd i 2000 decyzji na 4000, czyli połowa wydanych w okresie rządów pani Gronkiewicz-Waltz. Nieproporcjonalnie dużo. Tu nie chodzi o to, że decyzje są. Chodzi o to, że są decyzje w jakiej mierze patologiczne. Bo to, że trzeba zwracać ludziom, to jest okej. Okay. Natomiast tu chodzi o patologię. No i wreszcie, ale z tym zwracaniem to różnie było, wydaje się. Wszystkie tutaj władze mają coś na sumieniu. Natomiast zwracam też uwagę na to, że Platforma 8 lat rządziła, a teraz jeszcze wiosną zrywała kworum, nie była obecna na specjalnie zwołanej z inicjatywy PiSu sesji Rady Miasta, Rady Warszawy. Nie była obecna ani pani Gronkiewicz-Waltz, ani z jej zastępców, ani, co warto podkreślić, radni Platformy. Tutaj grzech nie tyle zaniechania, co grzech patologii jest olbrzymi. Już na koniec jedno zdanie, tu nie chodzi tylko o te miliardy, które uciekły budżetowi Warszawy, budżetowi Polski, a także o ludzką krzywdę tych ludzi, którzy byli sprzedawani wraz z kamienicami. I o tej ludzkiej krzywdzie też warto dzisiaj pamiętać, jeżeli pani Gronkiewicz-Waltz się usiłuje bronić. Może warto dodać, że nie odzyskiwali tych nieruchomości i dawni właściciele, tylko jakieś mafie prawne, które sobie załatwiły za grosik wykup roszczeń. Ale tak jak pan redaktor powiedział, ta sprawa była wcześniej wystarczająco znana, opisywana, także to, że pojawiła się w tej chwili, moim zdaniem, to Platforma szuka nowego wyjścia. Jest chce założyć dotychczasowe władze i poświęcić kilka osób, stworzyć dla nowego wyjścia pozory samooczyszczenia. I to jest zapewne ten czynnik taki decydujący przed kongresem. Pani Gronkiewicz-Waltz zawsze brała udział w grillowaniu kolejnych przywódców Platformy. Jak ich trzeba się pozbyć, to teraz ją grilla. Ale impas jest tak głęboki, że trzeba poświęcić tych, którzy są na piedestale. Janek, widziałem, bardzo dużą radość wzbudziła informacja i odetchnął, kiedy, że to nie wujek, a ciocia. Wszystko jest w porządku, prawda? Ale chleb ci zabierają. Nie zabieram, chleba mam.
w tej branży mojej jest bardzo dużo, to są śmirusy. Jeżeli mowa o ich udziale w kabarecie, to jest kabaret śmirowaty. Ja pracuję z zawodowcami. My z takich właśnie różnych głupot robimy materię kabaretową, która służy podtrzymaniu dobrego nastroju, żeby ludzie nie zgrzytali zębami, ciągle patrząc na oszustów, złodziei, jakichś kretynów, prawda, u władzy, tylko żeby jednak potrafili rozjaśnić ten nastrój uśmiechem. A wracając do pani... No pani prezydent, do tej całej patologii właśnie, jak powiedział tutaj pan przedmówca, patologia straszliwa, ona polegała nie tylko na tym, że nie dostawali właściciele, reprywatyzacja zakładała, ale się oddaje właścicielom, więc stworzył się zupełnie inny przemysł, roszczenia zaczęły funkcjonować, roszczenia ludzi, którzy nie mieli z własnością przedwojenną nic wspólnego, tylko właśnie szajka urzędniczo, jakaś prawnicza. Bo tutaj może przeskoczymy akurat na podwórko prawnicze. Te wyroki, które zapadały w przypadku różnych kamienic, jakieś sądy podejmowały. Wczoraj się zgromadzili sędziowie, tworząc jakąś podziemną strukturę sędziowską, nową, równoległą. Ale to takie podziemie, to działa, co w TVN nadaje 24 godziny na dobę. Warto o tym pamiętać, że te wyroki ktoś poza urzędnikami, którzy przekupieni przez roszczeniowców wydawali zupełnie niekorzystne i wyciągali z archiwów akty, je fałszowali, bo tą całą fałszerską, mafijną, urzędniczą działalnością istnieli sędziowie, którzy decydowali się na to, żeby rzucić lokatorów z tej starej kamienicy na bruk. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Warszawie wyrzucono na bruk. To jest skandal społeczny. Jak to jest możliwe, żeby tego nikt nie pilnował? Gdzie te sądy były? Gdzie ci sędziowie byli, co wczoraj się zgromadzili? Żeby bronić Polski, prawda, przed rządami Prawa Sprawiedliwości i jako podziemie sądowe, no ale bo już podziemie konstytucyjne założyli sobie w tym Trybunale, prawda. Co to jest? Jesteśmy przy tym. To wszystko jest związane. Ta pani Gronkowiec Walec, przepraszam, to nawyk kabaretowy, że przekręcam różne te... I to, co żeśmy wczoraj widzieli, to są połączone naczynia. Byli w układzie tam, gdzie są do dzisiaj. To się nic nie zmieniło, tylko że niesamowicie skompromitowana została sama idea reprywatyzacji i z tym będzie teraz poważny kłopot. No rzeczywiście reprywatyzacja trzeba się kojarzyć z aferą, a miał być to ten akt sprawiedliwości, de facto jeden z odłamów dekomunizacji, tak? Reprywatyzacja, no tak. To miała być po prostu dekomunizacja. Ograbiono ludzi, nie tylko jakichś tam bogaczy i tak dalej. Zabrano młyny, zabrano małe dworki, które potem zniszczono. Tą elitę polskiej inteligencji i dawnej szlachty, którą wywłaszczono, też chłopów, którzy się dorobili. I reprywatyzacja miała to jakoś tam wynagrodzić. A dzisiaj się to kojarzy z jedną wielką aferą. Pierwszy zaprotestował prezydent Kwaśniewski z początkiem lat 90. pierwszą ustawę reprywatyzacyjną Kwaśniewski nie podpisał, bo nie mieliby czego kraść. No przecież oni się dorwali do władzy, by ukraść wszystko. Jakby rozdali właścicielom poprzednim, to nie by zmniejszyła mi się pula do rozkradzenia. A tak to mieli 20 parę lat na złodziejstwo kolejne. Ryszard Czerny. Tutaj pan Jan Pietrzak powiedział rzecz bardzo ważną, którą ja skonkretyzuję. Otóż mało kto wie, że jeden z tych panów mecenasów, bardzo mocno dzisiaj będący beneficjentem tej afery, był w tamtym czasie pracownikiem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Więc jak widać, te puzzle się, to domino się składa. Element wymiaru sprawiedliwości. Panowie, a jeszcze takie niezwykła sytuacja. Wyobraźmy sobie, że Trybunał stwierdza, że wszystko, co obecnie państwo polskie uchwala, jest nielegalne, a sędziowie zaczynają pracować wedle innego prawa, niż państwo polskie uchwaliło i skazywać wedle innego prawa, albo zabierać komuś majątki, czy oddawać komuś majątki wedle innego prawa. No i co to będzie? No właśnie państwo podziemne zarządził Kijek, ten kijowski, zarządził, państwo podziemne będzie budował. Więc oni właśnie już to realizują za pieniądze. To ten pan, co przyszedł zakłócać tego... pogrzeb Inki. Tak jest. Proszę państwa, po pierwsze jest tak, że w Polsce jest... wielu uczciwych sędziów, tak trzeba powiedzieć, zarówno tych, którzy przyszli w ostatnich kilku latach do wymiaru sprawiedliwości, ale także tych, którzy sądzili wcześniej. Natomiast myślę, że
wrzucanie wszystkich sędziów do jednego worka jest bardzo niedobre. Wielu sędziów w Polsce może nie ujawnia poglądów, bo to nie jest, że tak powiem, ich zawód, ich rola, ale sympatyzuje z Prawem i Sprawiedliwością. Myślę, ale państwo sympatyzują z kim chcą, ale dopóki, uczciwie sądzili. Ale dopóki nie zachowują się uczciwie, a trzymają z całym układem, to są nie w porządku. Musimy postawić kropkę. To, co się stało wczoraj, to zgodzenie, oni nie reprezentują wcale całego środowiska sędziowskiego w Polsce. No, sędziów było kilkuset, ale tu stawiamy kropkę. Jest, jak państwo widzą, gorąco. Zaraz wracamy do jeszcze gorętszej dyskusji po krótkiej przerwie.